raz jeszcze będziemy zaczynali od roku 1945, ponieważ wszystkie następne lata są w jakiś sposób z nim związane. Mówiliśmy o Jałcie i mówiliśmy o Jałcie, że należy stworzyć rząd, w którym będą przywódcy polscy z kraju, z Anglii i z Londynu. I teraz jak to wyglądało? W czerwcu tegoż właśnie 1945 roku przywódca Polski z Londynu, zdymisjonowany premier, który się odcina od tego rządu, zostanie wicepremierem. A co się dzieje z innymi? Co się dzieje z przywódcami i Polski podziemnej, i Polski londyńskiej? Najpierw zaczyna się tragedia Polski podziemnej. Jałta jest na początku lutego, a w końcu lutego zaczyna się sowiecka operacja, którą możemy nazwać generał pułkownik Iwanow. Historiografia tego jakby nie dostrzega. Ona i teraz, i później przywiązuje jakąś bardzo dużą wagę do jakichś elementów pojedynczych, a to nie są elementy pojedyncze. Mamy do czynienia z elementami postępującymi po sobie, bezpośrednio związanymi i które się ciągną właśnie od Jałty, o ile nie wcześniej, które się ciągną od Jałty, a kończą się gdzieś w roku 1948. I teraz, co się dzieje w końcu tegoż lutego, kiedy jest Jałta? Generał pułkownik Iwanow chce spotkać się z polskimi przywódcami. I nie trwa to bardzo tak szybko. To jest jakaś taka sprawa, która się po kolei rozwija. Trwa to mniej więcej cały miesiąc. I po tym miesiącu, w ciągu dwóch dni, polscy przywódcy demokratyczni z kraju dostają się w łapy sowieckie. To jest początek. I co się dalej z nimi dzieje? W czerwcu rozpoczyna się ich proces. Tutaj następuje wydarzenie zaskakujące trochę dla Rosjan, ponieważ w połowie kwietnia zmarł prezydent Roosevelt, zostaje prezydentem Truman, ale bardzo nie lubi komunistów, w związku z czym nie lubi Rosjan. I on narzuca już inną politykę. Wprawdzie jego otoczenie, które odziedziczył po poprzednim prezydencie, jego otoczenie jakby cofa go na tak zwaną właściwą drogę współpracy i przyjaźni z Rosją, a on częściowo ulega, częściowo nie ulega. Początkowo bardziej ulega, później się buntuje, usuwa tych swoich rzekomych doradców, z których jeden zresztą okazuje się funkcjonariuszem wywiadu sowieckiego. Amerykanie stwierdzają, nie będziemy realizowali Jałty, nie będziemy wytyczali polityków demokratycznych, wskazywali, póki się nie wyjaśni sprawa 16. I do tego dołącza się niezbyt chyba chętnie, ale dołącza się brytyjski minister spraw zagranicznych Hiden. To znaczy Churchill także. Oni są, że tak powiem, bardziej w tym momencie, tak jak oni za Roosevelta byli bardziej ostrożni w stosunku do Rosjan niż Amerykanie, to teraz
jak ten Truman przejmuje władzę, to ta sytuacja się jakby odwraca. Oni są bardziej prorosyjscy niż Amerykanie. To jest taka bardzo cieniusieńka linia, jeżeli nie będziemy patrzyli na te wydarzenia w dłuższym jakimś procesie, to możemy oczywiście tego nie zauważyć. Tak jak większość historiografii rzeczywiście tego, po części celowo tego nie chce dostrzec. I co robią wtedy Rosjanie? Wtedy Rosjanie organizują konferencję w Moskwie i na tą konferencję zapraszają przywódcę demokratycznego, polskiego przywódcę demokratycznego z Londynu. To jest ten przywódca, który był premierem, ale premierem nie jest i odcina się od obecnego rządu polskiego w Londynie, rządu kierowanego przez premiera socjalistę, uczestnika rewolucji 1905 roku, czynnego bardzo działacza w tej części partii socjalistycznej, która jest częścią niepodległościową, wywiadowcę, później członka strzelca, legionów i tak dalej, zupełnie kogoś innego, który może nie był politykiem, ale potrafił być niezłomny. I Mikołajczyk jest przeciwny i ogłasza to w prasie londyńskiej. Ogłasza to w połowie kwietnia. W czerwcu zostaje zaproszony do Moskwy. I wtedy w okolicznościach nieznanych, ponieważ to jest tylko takie stwierdzenie, że taki warunek został postawiony, jeżeli nie przyjmiecie naszych warunków, to tych 16 skażemy na bardzo ostre kary. I 19 czerwca rozpoczyna się proces 16, ogłoszony bardzo dokładnie. I przy każdym z tych 16 wiemy doskonale, kto to jest. Były naczelny dowódca Armii Krajowej, wicepremier rządu, minister rządu polskiego, szef partii tej, szef partii innej, demokratyczni przywódcy Polski. Demokratyczni przywódcy Polski, siedzący w więzieniu, w którym zarzuca się, że odpowiadają za zamordowanie iluś tam oficerów i iluś żołnierzy w setkach, oficerów w setkach, i ilość zamordowanych rzekomo przez polskie podziemie, jakieś takie historie. I proces się kończy 21. I 21 dochodzi do wstępnego porozumienia. Wstępne porozumienie polega na bardzo prostym rozwiązaniu. Nie ma demokratycznych przywódców z kraju, bo to są bandyci. Jest demokratyczny przywódca z Londynu, bo to jest Mikołajczyk. I tego samego dnia zostaje ogłoszony wyrok, gdzie właściwie tylko 4 osoby dostają bardzo spore wyroki liczone w latach. Okulicki, Janowski, Bień z PSL-u. Zresztą dwóch ich było z PSL-u i Jasiukiewicz z Stronnictwa Narodowego. Pozostali dostają miesiące, a nawet tygodnie, a kilku w ogóle zostaje zwolnionych. Tylko to już nie są polscy przywódcy. To są tacy ludzie, których Rosjanie potraktowali, Sowieci potraktowali z pełnym litościwie.
Od razu. I to nie jest pierwsze takie traktowanie litościwe. I teraz Mikołajczyk 26 czerwca powstaje rząd. 27 czerwca Mikołajczyk przyjeżdża do Warszawy i wszyscy są, czy prawie wszyscy w Polsce, w kraju, są przekonani, że oto przybył najbliższy współpracownik przez parę lat generała Sikorskiego, premier przez kilka lat, bardzo dzielny, prawda, człowiek. Wprawdzie nie wykazał się niczym, że umie prowadzić w tak skomplikowanych warunkach politykę, ale w każdym razie postać wielka. Postać wielka, witana przez tłumy, witana przez podziemie, a nawet witana przez ministrów dotychczasowego rządu, który jest po prostu przedłużeniem tylko PKWN-u. Rzepecki. Pułkownik Jan Rzepecki wysyła do niego od razu dwa tajne listy i nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Mimo tego ten powstający dopiero win udziela Mikołajczykowi pełnego poparcia. I nie tylko on. Prawie wszyscy, nie włączając może najbardziej opornego Stronnictwa Narodowego, może jego tej części NSZ-owskiej, ale oni też, tylko może nie tak. Wszyscy po prostu popierają. Mamy Mikołajczyka. Co było powiedziane w Jałcie? W liczbie mnogiej przywódcy polscy z kraju i z Londynu. W najlepszym wypadku mamy tylko jednego przywódcę, Mikołajczyka. I to nie z kraju i nie przedstawiciela rządu emigracyjnego. Mikołajczyk ściąga wprawdzie parę osób z Londynu, Stanisława Grabskiego, który właściwie przez całe życie uprawiał politykę zbliżenia do Rosji, związków z Rosją i tak dalej. Ja raz z nim w życiu rozmawiałem i we właściwym czasie może do tego wrócimy. A więc ściąga Stanisława Grabskiego, tego głównego winowajcę, zasługuje traktat ryski. Takiego mocnego Sikorszczaka popiela przywódcę Stronnictwa Pracy. Ale oni nie wchodzą do rządu. Nie są potraktowani jako przywódcy polscy przybyli z Londynu. Jest tylko jeden przywódca polski, który przybył z Londynu. A przywódcy krajowi, ci główni mają lata. Od 10 do 3 lat więzienia. 3 z nich nie przeżyje. 3 z nich nie przeżyje. Przeżyje tylko ten minister z PSL-u. Natomiast pozostali niestety nie przeżyją. Delegat na kraj podobno umiera mniej więcej w tydzień po śmierci Stalina. W 8 dni chyba po śmierci Stalina. Do tej pory jest więziony. Dostał 5 lat. No i jak wiadomo, między rokiem 45 a rokiem 53, jak wiadomo, upływa właśnie 5 lat. I on tak czeka, żeby ta piątka się skończyła, no ale się nie doczekał, bo umarł. Co dalej? I tutaj dochodzimy do odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi ze strony PPR-u. Nie ma odpowiedzi ze strony biura politycznego PPR-u. Nie ma odpowiedzi ze strony komunistów. Mimo że komuniści głoszą te odpowiedzi. Odpowiedzi wszystkie
są z Moskwy. Nagle we wszystkich tych krajach, które Rosjanie opanowują, dzieje się to samo. Dzieje się to samo. Nieraz, oczywiście, Rosjanie popełniają jakieś błędy, ale dzieje się to samo. Mikołajczyk przyjeżdża do Polski i ma nadzieję, że będzie bardzo niedługo, że będą bardzo niedługo wybory. Może jeszcze właśnie w roku 45. I Rosjanie chyba jeszcze początkowo nawet tak zakładają, że mogą być te wybory w roku 45. Dwa mamy wtedy wydarzenia. Po pierwsze, Rumunia przestaje być królestwem. Bardzo tak grzecznie król wszystkie majątki zachowuje i tak dalej, ale komuniści zaczynają przejmować władzę. Ale główna ta partia, która działa, a nie jest komunistyczna, jest partia chłopska w Rumunii. Ona się dopiero formuje. Z tej monarchii wychodzą, jest tam jakiś taki bałagan. Ale w październiku 1945 roku odbywają się wybory również tylko tam, na Węgrzech. I na Węgrzech wygrywa, 64% głosów dostaje, Partia Drobnych Posiadaczy Ziemskich, Partia Drobnych Rolników, która jest, to są odpowiedniki w Rumunii, na Węgrzech, gdzie się wybory odbyły, i w Bułgarii. W Rumunii i w Bułgarii wybory się jeszcze nie odbywają, ale takie partie lewicowych, drobnych rolników i tak dalej, takich, które oczywiście w niepodległych państwach nie odgrywały jakiejś większej roli, teraz z nadania rosyjskiego w tych państwach powstają. I to są wszystkie cztery państwa. Jedna Czechosłowacja, gdzie prezydent Beneš, przyjaciel Sowietów, wielki przyjaciel Sowietów, popierany przez towarzysza Stalina, który się przeniósł jeszcze podczas wojny do Moskwy z Londynu. Wszystko to tam jeszcze rządzi, tak, przy pomocy rządzi Beneš. Ale poza Czechosłowacją to mamy cztery partie, które w jednym kraju tylko rządzą, mianowicie tam, gdzie ta partia wygrała wybory, czyli na Węgrzech. Natomiast w Polsce, w Rumunii i w Bułgarii one są jakby drugą partią, która nie rządzi, ale jest druga co do wielkości. Pozostaje jeszcze kolejne państwo komunistyczne, ale z tym państwem nie ma kłopotu. To jest Jugosławia. Bo jeszcze podczas wojny Rosjanie przekonali Anglików, żeby nie wspierać jakimiś dostawami broni generała Michajłowicza, który taki odpowiednik polskiej AK prowadzi na w Jugosławii, tylko żeby dać to przywódcy komunistycznemu Tito. I w 1943 roku na to się Anglicy godzą. Także przez te parę lat, do tego jeszcze wrócimy, do 1948 roku, inaczej to się wszystko rozgrywa w Jugosławii, dlatego że Jugosławia, partyzanci titowscy, uzyskując ogromne wsparcie brytyjskie w broni, po prostu trzeba przerzucić z Włoch do Jugosławii przez Adriatyk, gdzie Niemcy nie mają ani jednej jednostki pływającej, wojennej oczywiście. Wszystko dostają Jugosławianie, co im jest potrzebne, a jak otaczają ich Niemcy i czymś grożą, no to ta
Wierchuszka z Tito się przenosi na Sepkę, na Adriatyku, pilnowaną przez Jugosławię. Także Jugosławia to jest oddzielna sprawa. O tej oddzielnej sprawie będziemy mówili też oddzielnie. I to nie jest rzecz przypadku, że nagle PPR w Polsce zachowuje się tak samo jak partie komunistyczne w trzech pozostałych krajach: Bułgarii, Rumunii i Węgrzech. Z tym, że ostrożnie trzeba być, bo na Węgrzech oni wygrali wybory. W związku z czym w pozostałych krajach te wybory się wcześniej nie mogą odbyć, odbędą się wtedy, kiedy nie będziemy pewni, że je wygramy. A tak ściślej mówiąc, pewni, że będziemy mogli je łatwo sfałszować. Ponieważ żadnych tych wyborów komuniści nie wygrali. Także w Polsce nigdy. Także w Polsce tych wyborów nie wygrali, do czego zresztą dojdziemy. I wróćmy teraz w tej prowadzonej przez Moskwę, a nie prowadzonej przez Bieruta czy Gomułkę, raczej Gomułkę nawet niż Bieruta, Gomułka jest ważniejszy i ostrzejszy, znacznie ostrzejszy. To jest ten człowiek, który grozi wszystkim Mikołajczykowi w Moskwie, jak nie będzie Mikołajczyk posłuszny, zresztą Mikołajczyk to później się do tego przyznaje. Ale okazuje się, że jednak jacyś ludzie traktują Jałtę poważnie. I traktując Jałtę poważnie, mówią: przywódcy polscy demokratyczni z kraju, i z Londynu, ale z kraju. I teraz, co jest największym ugrupowaniem politycznym na jesieni 1945 roku w Polsce? Największym ugrupowaniem politycznym, które przejmuje całą kadrę i nie tylko kadrę Armii Krajowej, a równocześnie delegatury rządu i tak dalej, jest powstający WiN. I teraz polityka przywódców WiN-u, prawdę mówiąc, chodzi właściwie tylko o dwie osoby, czy też głównie o dwie osoby, a mianowicie o pułkownika Rzepeckiego i pułkownika Sanoicę, który dowodzi obszarem południowym WiN-u i zresztą zostaje aresztowany razem z Rzepeckim. Ta miękka polityka WiN-u, stwierdzenie winowskie, że właściwie to my uznajemy rząd, który powstał w Moskwie, ale nie uznajemy okupacji sowieckiej. Takie sprzeczne w jakiejś mierze, ale tego rodzaju deklaracje płyną z WiN-u. I teraz ten WiN nie mówi, jeszcze nie mówi. My będziemy tą partią, tymi przywódcami z kraju, demokratycznymi przywódcami, bo przecież my jesteśmy Polska, ta emigracyjna Polska, Polska londyńska, Polska krajowa, to są państwa w pełni demokratyczne. One oczywiście działają albo na obczyźnie, albo w okupowanym kraju, ale działają w sposób demokratyczny. Starają się mimo wojny tych zasad demokracji przestrzegać. I między innymi dlatego, że jak nie będą przestrzegać zasad demokracji, to mowa o Sikorskim, to Brytyjczycy cofną poparcie. No jak Brytyjczycy cofną poparcie, to będzie ktoś inny, a nie bardzo ambitny przywódca, jakim był generał Sikorski. I co się dalej dzieje? W kogo oni uderzają? Oni oczywiście uderzają w
tych przywódców politycznych, którzy są w Polsce najsilniejsi. I stąd uderzenie, zniszczenie pierwszej komendy nowo powstałego WiN-u. Ale też dlatego to tłumaczy, dlaczego WiN cały czas mówi. Żadnych zbrojnych działań, działamy tylko politycznie. Tak, tak, my wszyscy jesteśmy oficerami, ale my nie mamy dowódcy, tylko my mamy prezesa. Oni na siłę się robią główną siłą, główną taką siłą polityczną. No i idę do ciupy. Teraz powtarza się to samo w innych przykładach. Wracają albo ujawniają się socjaliści, ujawniają się ci z WRN, Wolność, Równość, Niepodległość, PPS, okupacyjny PPS, jawny, legalny PPS za granicą, ujawniają się tam socjaliści, próbują i oni, demokratyczni przywódcy, w tym wypadku nawet i z kraju, i spoza kraju, i z Londynu. Usiłują się połączyć z istniejącą taką tą partią socjalistyczną z PKWN-u, tam są rozmaite kłopoty, a więc próbują zrobić oddzielną własną PPS, to spotykają się, że tak powiem, od razu z aresztowaniami, a więc się znowuż łączą, mają wejść do kierownictwa tego PPS-u, ostatecznie kończy się, że warunkiem wejścia do tego kierownictwa jest posłuszeństwo temuż kierownictwu kierowanemu przecież przez ludzi Moskwy. To samo dzieje się z pojawiającą się Partią Pracy, którą ściągnął Mikołajczyk z Londynu, ściągnął jej szefa Popiela. Oni jeszcze w sierpniu przyjeżdżają do Warszawy, nikogo się o nic nie pytając, urządzają kongres, wybierają kierownictwo i w momencie, kiedy wybrali kierownictwo, to się nagle okazuje, że równocześnie odbył się drugi kongres, gdzie zostało wybrane nowe kierownictwo. No i te dwa kierownictwa rozmawiają z sobą, ale żadne nie rządzi. Jakieś jeszcze inne, mniejsze ugrupowania, wszystko co się rozwija, mamy czysty proces eliminacji. Eliminuje się poza Mikołajczykiem, eliminuje się wszystkich Polaków, przywódców polskich z Londynu, nawet takiej niskiej klasy, jakim był Popiel, to jego Stronnictwo Pracy było bardziej papierowe niż rzeczywiste. Zostaje na placu Mikołajczyk, wszyscy inni w ciągu tegoż roku, niektórzy trafiają do więzienia, inni nie trafiają do więzienia. Do końca roku nie ma żadnych partii, których można by było nazwać demokratycznymi przywódcami w kraju, ponieważ oni już nie są przywódcami, oni są najwyżej, wchodzą w skład partii, która jest bezpośrednio kierowana przez Moskwę. Mikołajczyk wprawdzie się skarży ambasadorowi Lebediewowi, że PPR za bardzo ich przyciska. No, mój Boże. Komu się skarży? Lebediew to jest jeden z tych nadzorców z moskiewskich, ambasador sowiecki w Warszawie, jeden z tych przywódców sowieckich, więcej ich było z KGB niż z dyplomacji, który kontroluje PPR, kontroluje wszystko w Polsce. I skarżyć się do nich, czego dowodzi? Dowodzi bardzo złego rozumienia tego, co się dzieje. I tutaj mamy
kłopot jeszcze większy. Ponieważ błyskawicznie powstaje jeszcze w sierpniu Polskie Stronnictwo Ludowe Mikołajczykowskie, dotychczasowe Stronnictwo Ludowe, które działało poczynając od PKWN-u, to stamtąd połowa co najmniej ludzi do tego stronnictwa przechodzi. I to stronnictwo zaczyna mieć poparcie wszystkich. I mając poparcie wszystkich, w roku 1946 liczy ponad 500 000 członków, aktywnych członków, ponad 500 000. Są sprzeczne dane, nie wszystkie są wiarygodne. Najbardziej wiarygodne dane to, że jest to w granicach 650-700, ale są dane, że 400, że 900, 840, 920 milionów ludzi było w PSL-u. Jest to potężna partia. I co robi ta partia? Czeka, aż Rosjanie ogłoszą wybory, no bo przecież jak jest taka silna, na pewno silniejsza niż ci drobni posiadacze na Węgrzech, którzy zdobyli 62%, to my w PSL, jak wybory będą tam w grudniu czy w listopadzie, o, to my w PSL będziemy mieli 80%. Bo to jest niejako odpowiada liczebności wszystkich tych partii, które w owym czasie w Polsce legalnie działają. Tylko proszę pamiętać, mamy jednego przywódcę, w istocie byłego przywódcę, i nie mamy żadnego przywódcy z kraju. W rządzie nie mamy, bo oczywiście ludzie, którzy przewodzą tę partią, próbują coś zrobić i tak dalej, to oni istnieją. Rosjanie wszystko to prowadzą. Trochę inaczej i trudniej dla nich wygląda to na Węgrzech, ale i w Rumunii, i w Bułgarii bez większych kłopotów, a Czechosłowacja tak bardzo głosi wierno poddańczą politykę, że nie jest żadnym problemem, przynajmniej dla Moskwy. I tak dochodzimy do roku 1946. I PSL ciągle czeka na wybory. Proszę pomyśleć. Mamy w PSL-u gdzieś 500, kilkadziesiąt, 600. Jest to siła, uruchomienie tej siły. Jest to w jakiejś mierze jest to siła większa niż partia tych drobnych posiadaczy na Węgrzech, którzy tworzą własny rząd. Tam ich człowiek jest premierem, potem musi uciekać, ale przez jakiś okres czasu jest premierem. Otóż Mikołajczyk na nic takiego się nie decyduje. Mikołajczyk nie reaguje na likwidację WiN-u, który jest przecież organizacją głównie oficerską, ale organizacją polityczną, a nie wojskową. I to podkreśla, nie jesteśmy, zatrzymuje gdzie może, wspiera ogłoszoną w sierpniu amnestię. Na początku sierpnia ta amnestia została ogłoszona z okazji pierwszej rocznicy istnienia PKWN-u, a ta amnestia trwa tylko od 21 sierpnia. I w tym okresie, między tym tam około 5 sierpnia a 21 sierpnia, nagle odbywają się jakieś gwałtowne, to jest pierwsza fala takich, już kiedy mamy ten tymczasowy rząd jedności narodowej, to jest ta pierwsza fala uderzenia aresztowań. I
w tym uderzeniach, aresztowań, między innymi łapie się dowódcę obszaru centralnego WiN-u, pułkownika Mazurkiewicza. Ale także chwyta się rozmaitych ludzi z WiN-u i tak dalej, nie ruszając kierownictwa WiN-u. WiN powstaje i w momencie, kiedy ten WiN powstaje, on powstaje gdzieś między 2 a 15 września. To zależy, jaką kwalifikację byśmy przyjęli. W drugim kilka osób mówi, no to my od dzisiaj tworzymy taką organizację, ale te wszystkie dokumenty i tak dalej, które zapoczątkowały istnienie WiN-u, to jest 15, czy okolice 15 września. I wtedy co się dzieje? Zostaje przechwycony przez Rosjan pułkownik Mazurkiewicz, były szef KDW, bardzo zasłużony człowiek, dowódca, może najdzielniejszego, najbardziej dzielnego grupy, która walczy w Powstaniu Warszawskim, walczy od Woli aż po Mokotów. Wielka, wielka epopeja i coś takiego tam następuje, że pęka Mazurkiewicz. I teraz Rosjanie, którzy ogłosili 4 czy 5 sierpnia amnestię, po 21 przestają aresztować. I nagle okazuje się, że dochodzą do porozumienia z pułkownikiem Mazurkiewiczem i dzieje się, co się tutaj dzieje. Opowiadał mi to i to bardzo szczegółowo mi opowiadał to Andrzej, to znaczy doktor Józef Rybicki, doktor humanistycznych nauk, badacz starożytności przed wojną, dyrektor. Między innymi Gimnazjum Liceum imienia Mickiewicza w Nowogródku. Naprawdę trzeba mieć bardzo dobrą opinię, żeby przejąć w Nowogródku Gimnazjum Liceum imienia Mickiewicza. No to jest pierwsze w Polsce. Pierwsze, najważniejsze w tej międzywojennej Polsce. Józef Rybicki opowiada mi, co się dzieje. Józef Rybicki jest też człowiekiem z KDW. Józef Rybicki zostaje wciągnięty do WiN-u przez Mazurkiewicza. Do tego WiN-u, który jeszcze nie powstał. Ponieważ wprawdzie Rybicki nie jest podczas powstania podwładnym Mazurkiewicza, ten KDW warszawski jest w pobliżu sztabu powstania, ale obaj są z KDW, obaj razem dowodzą, dobrze się znają i tłumaczy mi Rybicki. Mazurkiewicz jest z dwójki. Mazurkiewicz jest z wywiadu. To prawda. Mazurkiewicz aż do II wojny światowej był oficerem, jednym z ważniejszych oficerów wywiadu polskiego. Nie był w żadnym wojsku na linii, był oczywiście w wojsku, ale był w drugim oddziale. I teraz nie spytałem po prostu, nie wiem od kiedy się znali, ale oczywiście na pewno zbliżyli się do siebie, być może jeszcze przed wojną w harcerstwie. Być może podczas wojny w konspiracji, ale w KDW już działali wspólnie. W KDW już działali wspólnie i bardzo dobrze się znali. I doktor Rybicki mówi mi, opowiada mi,
Oni wszyscy byli szkoleni, jak cię złapią, ty będziesz wywiadowcą, szpiegiem w obcym, wrogim kraju. Jak cię złapią, to się nie broń, przyznaj się do wszystkiego. My prędzej czy później cię wymienimy i wrócimy do kraju. Nie ma sensu, żebyś się męczył i tak dalej i opowiadał jakieś takie historie, które są wprawdzie prawdziwe, ale nie mają już większego znaczenia dotyczące twojej działalności szpiegowskiej. Po prostu zachowuj się tak, żeby ten okres, kiedy będziesz siedział w więzieniu, żeby ten okres dla ciebie przeszedł jak najbardziej łagodnie. Jak się będziesz upierał, no to tamci też się będą upierać i będą wymuszać od ciebie. A więc i tak tłumaczy, to doktor Lubicki. Ja tylko się od Rybickiego tego tłumaczenia dowiedziałem, od nikogo innego nie słyszałem. Co to wszystko znaczy? Jedyną w sytuacji, kiedy PSL jest PSL-em grzecznym, nie wykorzystuje swojej ogromnej przewagi do jakichś stanowczych działań w stosunku do komunistów, podkreśla, że nie jest w żadnej opozycji, rezygnuje, przyjmuje Ministerstwo Rolnictwa i tytularnych urząd wicepremiera, ponieważ do tego wszystkiego żadnej takiej władzy wicepremierowskiej nie posiada. Sześciu ludzi z PSL-u zostaje ministrami, żaden z nich, przynajmniej w owym czasie, bo to na przykład jeden z nich obejmuje Ministerstwo Oświaty, które jest przecież niesłychanie ważnym ministerstwem i ta oświata bardzo długo zresztą działała bez żadnego wpływu rządzących komunistów, prawda? Oni nie mieli dość siły, żeby dopiero gdzieś po 48 roku, po 47 roku przejmują oświatę. Komuniści się głównie zajmują Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie rządzi wiceminister oczywiście, a nie minister. Minister jest bezpartyjny, a wiceminister jest oczywiście zagrożonym komunistą. Taki ten układ się tworzy wtedy. I jak dochodzimy do roku 1946, jak się zaczyna rok 1946, to mamy wieluset tysięczny PSL, mamy wyłącznie grzeczne partie polityczne, wszystkie pozostałe partie polityczne są grzeczne, ponieważ jak tam ten okres paru tygodni, miesiąca, dwóch, kiedy tam w PPS-ie czy w Stronnictwie Pracy coś się działało, to Stronnictwo Narodowe miało powstać, ale nic z tego oczywiście nie wyszło. To ten okres takiej nadziei, że tutaj jacyś inni przywódcy z kraju czy z emigracji trafią do władz, trafią do rządu, to wszystko się kończy, zostaje, po nowym roku zostaje tylko wicepremier Mikołajczyk, który miękko, ale często domaga się, no to co z tymi wyborami, My nie jesteśmy w opozycji, ale jesteśmy z tego wyborami. I tutaj jest takie zagranie, to my może całkiem wciągniemy PSL. Pojawia się pomysł i teraz ten pomysł przybiera postać taką, zamiast wyborów zrobimy referendum. A w referendum będą trzy takie pytania, na które PSL musi odpowiedzieć tak. I odpowiadając tak samo jak Polska Partia Robotnicza, która na te trzy pytania odpowiada tak, podobnie jak wszystkie pozostałe
legalnie urzędujące partie, to wtedy Mikołajczyk oczywiście straci poparcie, znaczy przede wszystkim straci poparcie podziemia. To podziemie, mimo tych 40 tysięcy czy więcej ujawnionych, prawda, ludzi z lasu, to podziemie nadal trwa i powiedziałbym nawet, że zaczyna się rozwijać. Między innymi dlatego się zaczyna rozwijać, ale o tym oddzielnie, że druga komenda WiN-u, kierowana przez pułkownika Niepokulczyckiego, niby mówi, że my chcemy działać politycznie, ale tak naprawdę to bardziej działa wojskowo. I w tym pierwszym półroczu podziemie zbrojne 1946 roku, podziemie zbrojne rozwija się dość szeroko. I komuniści proponują PSL-owi referendum i proponują trzy pytania referendum. Trzecie pytanie dotyczy ziem odzyskanych. Wiadomo, że tutaj będzie ogromna większość ludzi głosowała za tym, że popiera granicę na odrzynić. Drugie pytanie to jest pytanie dotyczące, czy popierasz reformy, które spowodowały, że wielki przemysł został w znacznej mierze zneutralizowany i tak dalej. Zważywszy, że jeszcze Armia Krajowa w 1944 roku i delegatura rządu w 1944 roku zapowiadała, że po wojnie będzie trzeba tą wielką własność przemysłową w jakiejś mierze ograniczyć, w jakiejś mierze zlikwidować, że to nie może być tak, żeby tutaj ci wielcy kapitaliści rządzili, tutaj trzeba społeczeństwo dopuścić i tak dalej. To jest oficjalne stanowisko rządu londyńskiego, to jest oficjalne stanowisko delegatury na kraju i Armii Krajowej. I teraz nie wszystkim to się oczywiście podoba, ale w większości się podoba. I teraz komuniści przejmując władzę, bardziej właściwie nawet socjaliści niż oni, doprowadzają nie tylko do likwidacji, czy nie dopuszczają do odbudowy wielkich grup kapitalistycznych. Poza jedną, poza grupą kopalni na Górnym Śląsku, 8 czy 9 kopalni, która, no tak się zdarzyło, jest własnością ambasadora Harrimana, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Moskwie. I jest i pozostaje tą własnością przez 8 następnych lat. W tym celu dostaje tam te pieniądze, ale części pieniędzy nie dostaje, ale jakby od Harrimana zostaje to wykupione. Też jest taka tajemnica Poliszynela, o której mało kto wie. Otóż drugie pytanie dotyczy właśnie tego wielkiego przemysłu i PSL na pewno musi odpowiedzieć, że tak, jesteśmy za tym, bo tak głosi cały czas. Trzecia kwestia, czy chcesz mieć, czy zlikwidować Senat, czy nie zlikwidować. PSL przed wojną domagało się likwidacji Senatu. To jest mniej ważne, jeżeli chodzi o PPS czy jakieś inne partie. Najważniejsze jest to, że PSL było przeciwko Senatowi. I taka propozycja ze strony PPR-u trafia do Mikołajczyka. I tutaj Mikołajczyk po raz pierwszy staje w ważnej sprawie. Po raz pierwszy staje koniem i mówi, nie możemy 3 razy tak, razem z PPR-em 3 razy tak, bo z tych setek tysięcy ludzi, którzy nas popierają, co najmniej połowa będzie
oburzona czy zdziwiona. I dlatego my będziemy głosowali przeciwko senatorom. I okazuje się, że ten demokratyczny przywódca staje się nie takim odróżniającym się członkiem rządu, tylko staje się wrogiem rządu. I tak się kończy pierwszy etap tej historii. I tak się na wiosnę kończy pierwszy etap tej historii. Jest to szczytowy punkt podziemia. Jest to szczytowy punkt dla winu. Jest to okres, kiedy powstaje Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej, gdzie Endek Marczewski jest prezesem, ale wiceprezesem jest Piłsudczyk, czy Wacław Lipiński. To wszystko się zaczyna rozwijać. Potężne w tej chwili PSL, w sytuacji, kiedy wycofano większość dywizji NKWD z Polski, no bo to tak nie bardzo wypadało już trzymać te dywizje NKWD, to ta bezpieka nie bardzo sobie radzi z tym podziemiem. W tak trudnej sytuacji zapada decyzja, że ani decyzja w stosunku do Jałty. Pozbyliśmy się wszystkich tak zwanych demokratycznych przywódców Polski z kraju i z emigracji. A jeszcze tą rolę gra niejaki Mikołajczyk. To koniec będzie z Mikołajczykiem. I dochodzi do jawnie sfałszowanego referendum w sytuacji, w której w niektórych częściach Polski prawie że trwa wojna domowa. W niektórych częściach na Lubelszczyźnie, na Białostoczyźnie, częściowo na Mazowszu Rzeszowskim, na Podhalu, w niektórych obszarach, tak jak Kieleckie, to jest otwarty terror. Dochodzi do nieudolnie sfałszowanego referendum. Świat protestuje i jest oburzony. Referendum jest 30 czerwca. 1 lipca świat się dowiaduje, że w Polsce nastąpiło sfałszowanie referendum i wszyscy są oburzeni. I tutaj nagle pojawia się 4 lipca pogrom Żydów w Kielcach. Od rana w mieście, które było właściwie miastem oblężonym. Jeżeli w tym mieście spotykało się 3 ludzi i chciałbym rozmawiać na ulicy, to zaraz przybiegł milicjant czy bezpieczniak. Po co to zgromadzenie? Kto to zgromadzenie zorganizował i w jakim celu? Jeżeli jeżdżą samochody po wsiach, gdzie są przywódcy tych najniższej rzędu, najniższego PSL-u, podjeżdża samochód pod chałupę, pojaw się tutaj, powie, mamy do ciebie sprawę. Pojawia się ten przedstawiciel PLR-u, strzelają i jadą dalej. Później, parę ładnych lat później, jak mówiłem o tym komuś z dużym oburzeniem, to on mi powiedział, no ale ich już zastrzelili, no kilkunastu, no chyba nie więcej. Nie wiem, może zastrzelili rzeczywiście tylko kilkunastu.
Ale terror jest terrorem wielkim. I ten terror jest odczuwany. I nagle 4 lipca zbiera się tłum, nawet niezbyt wielki, a wśród nich można spotkać nie zawsze w mundurach, ale niektórzy byli w mundurach. Można spotkać żołnierzy, można spotkać milicjantów. Dwóch milicjantów chyba ukarano śmiercią za władze potem ukazały, no bo trzeba kogoś było przecież zamordować dodatkowo. I odbywa się pogrom. 15 minut mniej więcej się idzie piechotą od Urzędu Bezpieczeństwa do budynku, w którym mieszkali Żydzi, w których Żydów mordowali. I przez 4 godziny nikt nie wychodzi z tego gmachu. Dopiero po 4 godzinach pojawia się bezpieka. Kiedy właściwie ten mord już się skończył. Mord okrutny. Między innymi zamordowaną matkę razem z paromiesięczną dziewczynką. Zastępca dowódcy, zastępca szefa Urzędu Bezpieczeństwa w powiecie kieleckim, który jest mieszkańcem tego domu, jakoś przeżył i wszystko to widział. I zaraz po tym zostaje wezwany do Warszawy. I już go potem nikt nie zobaczył. Już go nikt nie zobaczył. Widział. I reagował. I to idzie w świat. I to nie tylko idzie w świat. Kogo tam obchodzą, że jakieś oszustwa wyborcze? No przecież w połowie państw na świecie to są te oszustwa wyborcze robione. No, dobra, ale jakieś tam w Polsce było oszustwo wyborcze. Jeszcze nie ostygła krew po mordzie zbiorowym, po Holokauście. Nie ostygła krew. I morduje się Żydów. Morduje się w Polsce Żydów. To na dzisiaj starczy.